Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z eksploracji Fonta Inn. Kończymy sobie nasz Berl region i mam nadzieję, że w następnych już będziemy mogli zacząć Belau region, czyli ten obok, bo tam skrzyneczki już na nas czekają. Powiem Wam, dzisiaj sobie gramy Hyperbloomem z Raiden Shogun i Nahidą. Dopiero co wylosowaną, ale mniej więcej skończoną. Jedyne co pozostało mi do poprawy to chodźcie tu, kurwy małe. No, nie dam rady już tego, trudno. Jedyne co mi zostało to w sumie artefakty, które są bardzo dobre. Widzieliście pewnie w odcinku losowania, ale mogłyby być lepsze pod tym względem, że chciałabym dobić do równo 1000 chociaż Elemental Mastery. No i mamy dość mały crit rate, a poza tym wszystko się zgadza i ona bardzo ładnie bije. Tutaj mamy Hydrokulusa. Ja sobie niektóre rzeczy pozaznaczałam na mapie, żeby poszło nam dużo szybciej. Nie zbierałam ich, tylko po prostu chodziłam po mapie, i patrzyłam, czy czegoś tam nie minęła. Wybaczcie, jeżeli mój głos nie jest taki jak zwykle, po prostu jestem troszkę schorowana, ale nie chciałam sobie odpuścić dzisiaj nagrywania tego wszystkiego, bo bardzo mi zależy na tym, żeby to skończyć. No i nie ukrywam, wszyscy już chodzą raczej do Chenuvel i zapominają powoli o tym Fontaine, a ja nawet nie jestem w połowie robienia eksploracji tutaj. I jakbyście byli ciekawi, byście chcieli, no to jakby czemu nie, ja mogę Chenuvel również nagrać. Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. Cute. Tutaj również coś mam zaznaczone. Co ja wam chciałam powiedzieć? Tak powiem wam szczerze. Ten Lantern Ride, ja już sobie praktycznie tutaj wszystko pokończyłam, odebrałam i tak dalej. I uważam, jedyne co ich ratuje, to jest to. Bo tutaj za samo logowanie możemy sobie odebrać 10 wishy. I to jest tak porozwalane po dniach, to w sumie jest gówniane, no bo jakby książki, mora, to jest przydatne, ale mogłyby być zamiast tego na przykład te niebieskie wishy, te standardowe. Nic by się nie stało, gdyby nas również obdarzyli czymś innym. I co? I dopiero pod koniec chyba tego miesiąca mamy dostać po prostu więcej. Spoko jest to, że jakby mamy tą darmową czwórkę. Ja na przykład wzięłam sobie Xingxiu, bo chciałam więcej jego konstelacji. Ci, którzy nie losują na aktualnym banerze, a chcą gaminga, to mogą mieć gaminga. Jak on tam bije, to powiem wam, na C6 to jest po prostu bomba, nie? On potrafi wbić więcej niż Xiao. A Xiao to przecież piątka, którą czasami możecie nie wylosować, tak? A czwórka to jest po prostu za darmo, tak? I możecie to praktycznie dostać za darmo, dostać postać, która wali więcej niż Xiao. O, okej, już nic nie ma w powietrzu, a tak czy siak ten. Więc tak, popatrzcie, to jest dokładnie w tym miejscu. Zaraz za górką, tu niedaleko jest statua, a tutaj jest teleport. Dość takie przyjemne miejsce. I mamy za to prestiż chesta. Tam dalej, jak się idzie, też powinna być jakaś zagadka, zaraz sobie zobaczymy. Czy tylko dla mnie ten hydroslime, tak pojedynczo siedzący sobie między drzewami, jest trochę dziwny? Aha! Aha! Mówiłam wam! Mówiłam! Okej, czyżbyśmy mieli ukrytą tutaj skrzyneczkę albo Hydrokulusa?
Dokładnie, zaprowadzi nas prosto do Hydrokulusa. Większość Hydrokulusów bardzo łatwo znaleźć, one są po prostu na wszystkich górach. Tak dosłownie, na wszystkich górach Fontaine po prostu trzeba się powspinać trochę do góry albo wchodzić właśnie w to, co weszłam przed chwilą. I to cię samo dosłownie do tego doprowadzi, więc tutaj nie trzeba się przy tym męczyć. Okej, lecę sobie tak ładnie po drodze do tego naszego punkcika. I już widzę, że tam mamy Remarkable Chest. To najczęściej daje nam nagrody do czajnika. O, tam widzę, challenge jest nawet idealnie, więc o. Chyba ja to przez przypadek nawet zrobiłam. Tu wystarczyło po prostu doprowadzić wodę każdą postacią Hydro, czyli Barbara, Xingqiu, Nilu. Wystarczy, że sobie po prostu jednocześnie... No nie. No i tak to jest. O! No to nawet idealnie prowadzić do tego. To widzicie. Wystarczyło zrobić tak. Tak. I to się samo włączało, tak jak widzicie. Dobra, podlećmy sobie tam na górę. Zobaczmy, czy może... O, tam u góry mamy jakiś challenge, czy coś w tym stylu, bo tutaj na mapie są porozwalane takie małe pola i to najczęściej odpala nam zbieranie czegoś, albo o, właśnie, coś w tym stylu. Ej, halo, Nohida. Halo. No. Dawaj. Czemu to nie działa? O, okej. Okay. Teraz zobaczymy, dokąd nas to prowadzi. Może też do jakiejś fajnej, ukrytej zagadki, albo do kolejnego Hydrokulusa. ML Wright. O, okej. Okay. Tutaj byliśmy. Ja zawsze się tak rozglądam, bo wtedy o wiele łatwiej jest zobaczyć, czy coś żeśmy pominęli, czy nie. Gdzie teraz nas zaprowadzisz? No i co chciałam powiedzieć właśnie. Wszystko zależy w sumie, czy wy w tym... Kurwa, naprawdę. Dobra, jestem z powrotem. Nic się nie stało. Dobra. Wracając do tego, co mówiłam, i tym razem nie spadnijmy, Nohida, błagam cię. Zależy w sumie, czy ktoś ma te czwórki, czy w ogóle miał jakąkolwiek czwórkę z Liyue, którą chciała, jeszcze nie miał. To jest dobre dla początkujących graczy, to trzeba przyznać. Ale nie każdy, że tak powiem, potrzebuje tej czwórki. Dobra, no zakładam, że po prostu mieliśmy to zrobione, ale lokacje znacie, może wy akurat tego nie mieliście i dla was to się przyda, więc jakby w razie czego to już wiecie, że tam to prowadzi, tam prawdopodobnie coś było. To jest to, że nie zaczynałam nagrywania od zera, tylko od 50%, więc tak naprawdę połowa tego regionu będzie pokazana, druga połowa już nie. Kurde, czemu te przyciski mi się tak nieładnie wciskają? Gdzieś tutaj był challenge, o już go widzę. Lecimy do niego. O, co to za dojebany krokodyl? Zbieranie Hydro. Właśnie, jak już mamy ten skin Xingqiu, to pochodźmy w nim troszkę. Mam wrażenie, że ten skin, dobrze wiemy, no nie jest on jakiś mega kreatywny, jest nawet w takich samych kolorach jak u Furiny i się ludzie śmieją, że o, po prostu Furina w męskiej wersji, tylko że Xingqiu. I hope we find long lost ancient literature. Thank you.
Tym razem jesteśmy na tej górce, tutaj. I tutaj jest kolejny Hydrokulus. To również zalicza się do naszej eksploracji, może nie daje nam primo, ale jak wiecie, jak oddamy Hydrokulusy do statuły, albo oddamy Drosigile do fontanny bodajże, Fontaine, to za to mamy też Primoski, więc jak najbardziej chcę pokazywać. Powiem wam u siebie, jedyne co ja zrobiłam, zresztą wam pokażę, odblokowałam tylko i wyłącznie statuły i przez przypadek jeden teleport. Sam teleport daje nam 1%. Sama statua chyba nam daje 1%. Że powinno mi pójść szybciej na filmikach, żeby wam to pokazać, o co po prostu w tym chodzi, jeżeli ktoś się również jeszcze nie dotknął tego Chainweavera jeszcze. Okej, okay, tutaj byliśmy, wiecie co? Popatrzmy na tą mapę jeszcze raz. Przy okazji zbieramy kwiatuszki. Oczywiście pneuma i orzia oraz dwa pilnujące tutaj mechy. O, tam się coś ładnie podświetla. To wszystko mamy pod spodem. Okej. Okay. Zobaczmy, czy tutaj jest jakieś przejście. O! Okej, okay, dostaliśmy morę oraz uwolniliśmy tutaj słodziaka. Słodziak będzie płynął za nami. Tutaj też jest coś zamknięte. O co tu chodzi? Góry. A, tutaj coś jest. Popatrzcie. Skrzyneczka. Czy jestem w stanie coś tu. Nie, to jest zablokowane. Czy coś tutaj jest? Wyżej, niżej, wszystko posprawdzajmy. O! Okej, okay, to nas dokądś prowadzi. Dokąd i po co? Dobra. Się odpalił quest eventowy znowuż. Okej. Okay. Gdzie ty nas prowadzisz? What the fuck? A tutaj ewidentnie też chyba była walka i znowu za to jakaś skrzynka, z tego co pamiętam, bo coś mi świta, kurwa, ale nie w tym ściele. Tutaj mamy oczywiście te. Tutaj też trzeba było po prostu odpalić wszystkie. Czy ja to odpaliłam, czy ja tego? A nie, no to się normalnie łączę, patrzcie. To jest chyba czasówka, z tego co rozumiem. No i co? A, to jest skrzyneczka, widzicie, nie miałam tego zrobione. Okej. Okay. To jest dokładnie w tym miejscu. Okej. Okay. Odbierzmy sobie więc. Curiosity deserves a reward. No ale znowuż nic nam to nie pomogło z tym, co jest pod wodą. Cholera jasna, o co tu może chodzić z tym? Widzicie, to nawet mi sprawia trudność, a co dopiero dla jakiegoś początkującego gracza. Teraz nagle z dupy tutaj się jakaś skrzynka znalazła. Nie wiem, może za coś, co aktywowaliśmy sobie na zewnątrz, tutaj się pojawiło coś takiego. Okej. Okay. Patrzmy, rozglądnijmy się jeszcze raz. Co my tutaj możemy zrobić? Gdzie mamy dostęp w ogóle? O, tutaj! Okej, okay, widzę.
Bierzemy sobie orze blok. Płyniemy, moi kochani. Płyniemy prosto do jednego z naszych tych. Walimy. I mamy do doprowadzone. Teraz trzeba znaleźć drugie. Trzeba znaleźć pneumę, bodajże. Może jakaś dźwignia? Nie mam pojęcia, naprawdę. Wystarczyło, aha, okej, okay. Nie wpadłam na to, ja tak, wiecie, automatycznie po prostu sobie walnęłam, bo mnie to zdenerwowało, że nie wiem. I w taki sposób mam skrzynkę. No o to chodziło w tej zagadce, moi drodzy, podwodna zagadka, tutaj jesteśmy. I kolejna skrzyneczka jest nasza. No widzicie. Znalazłam Silly. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Przed chwilą byliśmy gdzieś tutaj. Teraz jesteśmy tutaj. Dosłownie wystarczyło przepłynąć prosto. Bardziej w stronę tej strony, bo jak wiecie, po tej stronie już mamy kort od Fonta Inn, a my cały czas trzymamy się tej strony tutaj, żeby tutaj eksplorować. Więc tak, tutaj jesteśmy. Tutaj jest nasz Silly. Był tak troszkę tutaj ukryty, widzicie, tak trochę na uboczu, coś takiego, ale to nie jest trudno znaleźć. Okej, okay. Czy ty wypłyniesz na powierzchnię? Bo wyglądasz, jakbyś miał taki zamiar, okej. Okay. Ja sobie przepraszam was bardzo za ten mój chrypliwy głos, ale naprawdę... No nie da się inaczej, przysięgam. Normalnie czuję się, jakbym była chora. Ale bardzo mi zależy na Primoskach, bo powiem wam, pograłam sobie tą Xianyun. Słetało właśnie z gamingiem, tak jak wam powiedziałam. Żeśmy się bawili po prostu, nie? Sprawdzali, jak to tam działa. I naprawdę, naprawdę to fajnie się tym gra. Ciekawie się tym gra i wiele postaci można teraz grać pod plancza taki. Nawet Raiden, nawet Alhaida tutaj się ładnie sprawdzą. Także nigdy byście o tym nie pomyśleli, żeby tak grać jakąś postacią, ale Xianyun teraz to umożliwiła, że tak powiem. Okej, okay, ale... Aha! I tutaj widzicie, jest ten Meruza Village. Myśmy tutaj praktycznie wcale nie chodzili i ja bym się nie zdziwiła, gdybyśmy to tutaj mieli najwięcej nieodkrytych rzeczy, które będą nas prowadziły do setki. Tak, a Very Warm Place... Kurde, uciekły mi te małe kurwy. Ja zawsze tak na nie mówię. Możecie się śmiać, że dużo przeklinam, ale tak zawsze na nie mówiłam. No kurde, powiem wam ewidentnie, nie? To jest to, czego mi brakuje do naszej setki. I tutaj mamy więcej skrzynek. Idealnie. A więc jesteśmy w A Very Warm Place. Dokładnie tutaj przy teleporcie i tutaj była jedna skrzyneczka. Tu będzie dużo meluzinek. Meluzinki są przesłodkie, ale z nimi też na pewno będzie tutaj parę questów, więc wydaje mi się, że powoli tutaj do Setuni na pewno dotrzemy. Uwielbiam design tego miejsca, nie? Popatrzcie na to. To jest po prostu coś pięknego. Te małe domeczki. Po prostu jak z jakiegoś fantazy tutaj filmu. O, widzę kolejny quest. Tutaj można odpalić. Przepraszam. Szukajmy tego Hydrokulusa. Gdzieś tutaj leży. Nade mną czy pode mną, nie wiem. Jezu, to jest tyle zakamarków, w które można wejść.
O, okej. Okay. Do tego będzie nam potrzebny łucznik prawdopodobnie, zobaczmy. No właśnie. Okej, okay, i bez łucznika sobie nam daliśmy radę. To jest wystarczająco tyle czasu, żeby to sobie zrobić na spokojnie. A tutaj już tak trochę bardziej mrocznie, ale dalej bardzo kolorowo, bardzo ładnie. Okej. Okay. Tutaj widzicie, mamy więcej tych skrzyneczek. O co tutaj chodzi? There is no escape. Let me leave you a friend. No i tak właśnie się zajebiście bije na Hidunie. Mały snajper z Raiden Shoku. Tutaj ewidentnie coś jest z tymi kwiatkami, to trzeba będzie oczyścić. Okej. Okay. Let's dance. Aha, strzela. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, a strzelmy tam. Kawałek dalej. No przecież to trafiłam, no i czemu to się nie zepsuło? Czekajcie, idziemy zobaczyć. Nie wiem o co chodzi. Fajnie, że tutaj krystal korów można zdobyć bardzo dużo i również za robienie. O! Okej, okay, tutaj sobie. Wow! To jest skrzyneczka w powietrzu. To jest Remarkable Chest chyba. To nie jest inny, tylko do czajnika. Zresztą zaraz zobaczymy. Leć w urasie. Tak, Remarkable Chest za to jest. Okej, okay, i jeszcze Achievement, więc warto to robić. Achievement też nam dają Primo, więc jak najbardziej. Kurde, no jedyne co mi tutaj nie pasuje, to są te dwa elementy, nie? To trzeba jakoś zniszczyć. No i świecą się w trójkę, dobra. Mamy skrzynkę, zajebiście. Dobra. Co nie zmienia faktu, że tam dalej jest Silly, którego trzeba uwolnić. Czy jakby ja muszę po prostu podejść i otworzyć mu to? Ja potrzebuję klucza. O! Okej. Okay. Nieraz jest tak, że odpala się quest i potrzebujecie po prostu klucze znaleźć jakieś. Ale tutaj nie było nic skomplikowanego. Okej, okay, no i tutaj. Dobra, spoko. I kolejna skrzyneczka, więc w jednym miejscu bardzo dużo skrzynek. Warto, żebyście się tutaj zjawili. I taka skrzynka sobie po prostu leży. Nice.
O, tutaj też jest skrzyneczka pod wodą, ładnie ukryta. Chciałabym dzisiaj dobić równo do tej 90, żebyśmy sobie tak ładnie zakończyli. Pokażcie, mamy tą 90? Mamy! Tutaj mamy skrzyneczkę pod wodą. No zwierzę to, Boże Święty, dlaczego nie możesz tam podpłynąć? Easy. Okej, to chyba na tyle, bo tu widzicie bardzo mało miejsca w tej wodzie. Po prostu kawałek wody z jedną ukrytą skrzyneczką i beryl kończem, który nie jest nam za bardzo potrzebny. Okej, i więc idziemy sobie dalej. To nie działa. To też nie działa, ale tam to się świeci. Pięknie, widzicie? No i mamy skrzyneczka Our Warm Place w tym miejscu. Zbieram. Ups. Dawaj, Nahida, wracaj, wracaj. Halo, wracaj, wracaj. To się też przyda na pewno na którąś z postaci. Okej, tutaj nas tutaj prowadziło. Okej, tu jakaś ukryta baza, widzę. O! Okej, więc mamy znaleźć zaginione strony. Mamy 2 na 3, jedną żeśmy sobie znaleźli. Tutaj mamy oczywiście skrzyneczkę, zapraszam do... O! Enigmatic Page, któraś tam z kolei. Witajcie moi drodzy, to już jest moje trzecie podejście, żeby zrobić to, ten region w końcu na tą stówę. I kończę sobie World Questa bodajże. I po drodze spotkałam po prostu takiego wielkiego czula. Teraz wam pokażę gdzieś tam podobno. O, to jest chyba ten Churchill, ten duży, ten nowy, co były w Sumeru i tak dalej. One są również na tym regionie. Więc spotkałam tego Churchilla dokładnie w tym miejscu i go zabiłam, bo myślałam, że to też może być kluczowe odnośnie questa. No i wyskoczyła mi za to skrzyneczka, tak jak widzicie tutaj. Więc może to będzie nasz ostatni procent, którego tak bardzo szukamy. Czy to prawda? Czy to nieprawda? Jest! Udało się! To jest z questem związane, więc może nie liczy się do mapy na stówkę, ale wolę wam to pokazać, w razie czego gdybym... Bo nieraz jest tak, że macie przecież zrobioną mapę na 100%, a i tak się okazuje, że
coś tam jeszcze zostało pominięte i mimo tych 100% gdzieś jeszcze coś się kryje na tej mapie, albo jest jakiś update i po prostu oni dodają te skrzynki, bo słyszałam o tym, że robią w ten sposób. Też nieraz zdobywałam tą stówę na Mondstadt, czy Bliuę, czy gdzieś i później okazało się, że doszło coś jeszcze. Tutaj był ten quest z tą, tak jak widzicie tutaj, meluzinką. Nie wiem, to pokazuje jakąś poboczną historię, a nie główną, chociaż historia Genshina właśnie jest tak ukryta pomiędzy tymi pobocznymi historiami i tak dalej i to jest tak zawiłe. No ale nie będę już tutaj się rozkrwiać nad tym, jak widzicie ten quest przeniósł nas w ogóle w inne miejsce. Także no, a tam widzę jakiś challenge. Może być tak, że później w historii byśmy tam zatoczyli kółko i tak się tam dostali. Ale jeżeli mam dostać, a nie dostać nawet parę primo, to wolę jednak spróbować sama się dostać i dostać te primo niż nie dostać. Widzicie, pewnie Wanderer nawet miałby tu łatwiej, żeby się przedostać. Open the chest in... Okej. Tu trochę mało czasu. Chyba zdążymy. Tak. Na luzie. To nawet jest Silly. Gdzie ten Silly Polas? Tylko żebym ja nie znikła teraz z tego miejsca. Okej. Wow, tu się normalnie idzie jeszcze wyeksplorować sporo. To pewnie coś związanego z Abyssem, bo to miejsce w ogóle bardzo przypomina Abyssa. Przypomina mi to trochę jak, też miejsce jak z Enkanomii. Nie wiem, czy eksplorowaliście już Enkanomię, ale w bardzo podobny sposób Enkanomia wyglądała. Właśnie takie budynki, wszystko takie wiszące w powietrzu. Taki vibe. Right here. Right now. Everyone hold hands. The wind knows. Tam jest ten silny, okej. Okay. I teraz pytanie. Tam nie ma tego, żeby się tam przedostać, więc on może nas przeteleportować gdzieś indziej. A ja powinnam dzięki Ventiemu jakoś dolecieć. Bym była w stanie to zrobić dokładnie. Co primo zrobimy wiele, jak wiecie. Kurde. Co, one są gdzieś w powietrzu, okej. Bardzo ładnie. I co? No i teraz musimy się z powrotem tam przedostać. Wydaje mi się, że również Ventim. A nie, czekajcie. Tutaj coś jest pod spodem. Okej, dobra. Gdzie to nas zabierze? Widzicie, nawet nie trzeba było kombinować. Bo to nas ładnie zabiera tam, gdzie trzeba.
Tu na pewno w tej jaskini jest więcej. To sobie na osobnym odcinku zrobimy. Jak to oglądacie, to pewnie już oddzieliłam pod eksplorację ten quest. Już go zrobimy, to chyba czasówka, już go zrobimy sobie osobno. Okej, okay, gdzie jest jeszcze taki jeden? Tutaj? Nie, to już jest zapalone. Cholera, gdzie to może być? Tu, tu. Czy to trzeba w jakiejś... Nie, to nie trzeba było w żadnej konfiguracji, po prostu... Podejrzę, na czas trzeba było zapalić wszystkie naraz. Don't tell me that's everything. Okej. Okay. Widzę, że tutaj tematyki questów nie zmienili. Kurczę, Enkanumi było tyle zbierania od jakichś ukrytych ukrytych miejscach, ukrytych książek, czy ukrytych karteczek. I tutaj jest zupełnie to samo, nie? Przechodzenie do jakichś innych zaświatów i po prostu szukanie wszystkiego, co ukryte. Dobrze, jak widzicie, skończyliśmy tego questa. Sporo tych questów ostatnio. Okej, w tym miejscu chciałabym wam zrobić taką małą przypominajkę. Tam jest już ten drugi region, to będą następne odcinki, ale już mnie kusi, bo widzę, jak te skrzynki się tam ładnie świecą. Przypominajka, moi drodzy, te małe skrzyneczki z morą w wodzie również zaliczają się do naszej eksploracji. Jestem w trakcie questa, moi drodzy, i dokładnie o to tutaj chodziło. Dopiero w questie jesteśmy w stanie tutaj zniszczyć to. I widzicie, jest za to skrzyneczka. I tutaj mieliśmy rozmowę z Mamer, to jest jedna z baluzinek, którą spotkaliśmy. I ciekawe, ile skrzynek jesteśmy w stanie dostać za tego World Questa. I wonder who this gift could be from. Popatrzcie, tutaj mamy nawet osobny teleport, którego wcześniej nie był w ogóle widoczny. Okej, za to jest kolejna skrzynka. Okej, okay, tam też są skrzynki. Dobra, sprawdzamy. Sprawdzam! O, idealnie. Lecimy. Tak jak widzicie, tam była skrzyneczka, teraz lecimy tutaj. Pamiętajcie, że to jest robione podczas World Questa. Więc tutaj musicie sobie odpalić questa i dopiero wtedy będziecie mogli się tutaj dostać, żeby to zrobić. Okej, okay, udało się. Trafiliśmy to jakoś. I tutaj mamy remarkable chest. Okej, okay, więc tutaj kolejne dwie skrzyneczki. I tutaj chyba nic więcej nie było, nie widziałam. Dokładnie, bo to był tylko taki kawałek miejsca. I teraz zejdziemy sobie tu. Prawdopodobnie musimy wejść do wody. Dokładnie. I może jeszcze pod wodą będą skrzyneczki. Nie zdziwiłabym się. Okej. Okay.
Okej, nowe miejsce. Oczywiście wszystko dzięki questowi. Jakbyście mieli pytania. Okej, i za to mamy Common Chesta. Lecimy dalej. O, dokładnie tutaj. I co? No i musimy znaleźć wyjście stąd. A to nawet miałam ładnie zaznaczone i się zastanawiałam, gdzie to jest, widzicie? A to było pod spodem. To kwestia questa. Okej, wydaje mi się, że nasz quest jest w końcu skończony. Dość spora ilość primo z tego tutaj wypadła i tutaj mamy jeszcze dodatkowo za to achievement, skrzynki widzieliście, wszystkie jakie zbierałam, no to pokazywałam wam, robiłam cięcia, że tak powiem. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że chociaż troszkę pomogłam, no i do zobaczenia, cześć!